Wybacz, moi drodzy. W czym? Wraz z komentowania, zgadza się. Chciałem z wami omówić jedną rzecz, ponieważ ci wydracy pół godziny temu, godzinę temu, zrobili mi specjalny błąd, o tym mówiłem jeszcze 2 miesiące temu, w KT filmie. W tym strasznym KT filmie, wiecie, ostatnim, który dopiero dzisiaj wrzuciłem, ponieważ nie miałem wcześniej czasu. Zgadza się. Te podłe małpy! Zrobili mi błąd! Czyli nie udało się przestać, bo wystąpił błąd. Już nie mówisz, że te świnie są teraz skręcą dupą zadości, tak? Zgadza się. Zasany gnoje. Le! Nie mam siły. Mam ochotę żegnąć na tych zesrańców. Bo to, co zrobili godzinę, niecałą temu, mnie to wnerwiło. Oprócz tego pokazali mi też pamięć pełną. 2-3 godziny temu. To, co mnie też wnerwiło. Są te kroby. Właśnie ci łajdacy. To zrobili. Zrobili, pokazali mi pamięć pełną i zrobili dzisiaj mi błąd w KT filmie. Oczywiście tym sukinsynom się udało mnie zdenerwować kolejny raz. No. Bo zrobili mi błąd w KT filmie. I o tym jeszcze mówiłem 2 miesiące temu we wrześniu na dodatku z komentowania. Że specjalnie, robią mi specjalne błędy. I tak samo było właśnie niecałą godzinę temu dzisiaj. W KT filmie. Niestety! Nie jeszcze podłe krowcice? Co zrobiły? Przeklęte bydlaki właśnie to uczyniły. Kolejny chory postęp, który mnie wnerwił. Tak jak mówię, teraz są zadyn z życia, te podłe, zesrane pindy. Te gnoje! Zgadza się, te małpy! Kręcą ogonami z radości, że to zrobili. Tak jak mówię, zapięcia zniszczeniem życie to się nauczą. Zobaczymy, czy tym małpom będzie tak do śmiechu, tak jak mówię, za 5 lat. Zobaczymy! Tak i wiecie, mówiłem o tym wczoraj, że odbieram pieniądze, tak, pracę i ten, placówka, nie? No. Mówię, będą 2 dni. Na jednym pracę pieniądze, na drugim placówka. Zniszczę im życie. Prawdopodobnie odbiorę im wszystkie pieniądze, oszczędności do życia. Wszystkie. Mnie to gówno obchodzi, że będą żebrać po ulicach. Tak? No. Tych z namiotu i chyba zleję im te dupy, bo mam ich dość. Tych bydaków. Tych gnojów. Muszę się tym całe życie denerwować. Mówię, tych przeklęte krowy mają to w dupie. Miałem ochotę do tych podłych śmieci zadzwonić pół godziny temu. Miałem ochotę, tak. Ale nie zadzwoniłem. Obiecałem sobie, że jeszcze jedna taka czynność. Jeszcze raz zobaczę pamięć. Jeszcze raz zobaczę, że blokuje mi internet. Jeszcze raz zobaczę, że włączą mi słuchawki. Co prawda dzisiaj nie włączyli, ale ja takie rzeczy nie przewidzę, że mi coś włączą. Specjalnie. Ci sukinsynowie. Więc co zmycie? Bo ci szmaciarze są do wszystkiego zdolni, te szmaty. Do wszystkiego zdolni. Jeszcze raz coś zobaczę lub usunę. Naprawdę nie jęczę za siebie. Nie jęczę za siebie. Przecież to za 5 lat zniszczyłem życie, więc się nauczą. Mówię, to już niedługo. To już niedługo. Na początku stycznia zniszczyłem życie. Będą żebrać po ulicach. Będą żyć spokojnie, ale bez pracy, pieniędzy i placówki. Właściwie o to chodzi, żeby te gnoje właśnie straciły pracę. Właściwie o to chodzi, żeby te pindowce przeklęte właśnie straciły pracę. Żeby żebrały po ulicach. Właśnie o to chodzi. Żeby nie było im tak miło. To będzie zemsta. Za 5 lat zemsta. Nie wojna światowa, tylko zemsta. Zadenerwowała mnie całe życie. Za pokazywanie mi pamięci, internetu, usuwanie mi filmów i robienie specjalnych błędów. Te piny są do wszystkiego zdolne. Wtedy właśnie te małpy, małpowcice, po prostu gówniarze są zdolne z życia, te dupki. No. Są zdolne z życia. Właśnie to mówię, teraz kręcą tkiem zadości. A co mają innego robić? Mówię, im się nudzi. Siedzą na komputerze, przy komputerze i robią obrzydliwe rzeczy. Nie, to siedzą na tyłku, tak? Nie mają co robić. No. Wtedy mówię, im się nudzi. Nudzi się.
podłym gnoju. Oni się bydlaką, prawda? No. A mi się nie będzie nudziło, kiedy zniszczymy życie. Ty mówisz, to z wielką chęcią zrobię. Ty mówisz, to jest dla mnie łatwe. Łatwe. Zachęcam do dwóch filmów na ten temat wczoraj i jeszcze przedwczoraj. Już wiecie, jak zniszczę tym małpą. I za 5 lat nagram to. Z wielką chęcią. Ty mówisz, zobaczymy, czy tym gówniarzom będzie tak do śmiechu za 5 lat. Zobaczymy, czy będą się tak śmiać, jak będą żebyć po ulicach, jak będą szukać, prosić o chleb. No dobra, no bez przesady, no ale tak jak mówię, odbiorę im większość pieniędzy, tak? Zostawię im tylko mało pieniędzy, czyli mało środków do życia, a resztę to już sobie sami znajdą, niech sobie inną pracę i zarabiają pieniądze. Tak jak mówię, ja ze specjalnymi ludźmi, złymi, złodziejami, to właśnie to zrobię. Zrobię pieniądze, pracę i zniszczę placówkę. I się nauczą małpo w dzidze. Ty mówię, nauczą się pindy, tak? Nauczą się krowy, świnie, łajdaki, tak? No. Czy by się drewnić całe życie, a te bydlaki mają to w dupie. Po prostu te podłe dupowce, no. Ci podjej... Śmieci po prostu, śmieci. To nie są ludzie, to są śmieci, podjej śmieciarze. Więc życia. A to zrobienie, przy chwili to jest naprawdę wnerwiające. Jeszcze nie taka chora czynność, dzwonię, krytykuję, a za 5 lat zniszczymy życie. Bez litości. Bez litości. I się świnie nauczą. Nauczą się ostrańcy. Nauczą się szacunku. Tak? Nauczą się łajdacy. Dobrze, do widzenia. Do zobaczenia.